samym zespole szkół ogólnokształcących nr 1 w Jelenie Górze do tegorocznej matury podeszły 142 osoby. Do tego należy doliczyć tych, którzy z różnych przyczyn poprawiają swój wynik z lat ubiegłych. Jakie przedmioty maturalne w Żeromie cieszyły się największą popularnością? Matematyka rozszerzona, fizyka rozszerzona, biologia rozszerzona, chemia rozszerzona. To są te przedmioty dodatkowe, jakby, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie mówiąc już o języku angielskim poziom rozszerzony, bo jeżeli większość uczniów, którzy wybierają ten przedmiot jako obowiązkowy język, przystępują również do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Dlatego tegoroczni maturzyści najbardziej obawiali się języka polskiego. Czego się najbardziej boisz? Polskiego. Polskiego właśnie? Tak. A ty? Też. Też polskiego? A co w tym polskim takiego strasznego jest? Nie wiadomo, co będzie. Że spotkałam się z lekturą, którą wcześniej sobie nie powtórzyłam, albo o której zapomniałam. Masakra jakaś, stres jest straszny. Przed wyjściem rodzice uspokajali? Nie, denerwowali bardziej, jeszcze się zdążyłam pokłócić z nimi. To bardziej się denerwował rodzice czy ty? Ja. Ty? Strasznie, no. Nerwy są? No, nie do końca, jest okej w miarę. Czyli nie denerwujesz się, bardzo spokojnie do tego podchodzisz. Polskim podstawowym nie ma się według mnie co denerwować. Każdy egzamin, także ten maturalny, rządzi się pewnymi zasadami. Zasady są bardzo proste, jest lista obecności na zewnątrz. Abiturienci wchodzą, pokazują dowody tożsamości, a następnie losują swoje miejsce na sali egzaminacyjnej. O godzinie 9 rozpoczął się egzamin dojrzałości. Każdy uczestnik miał łącznie 170 minut na rozwiązanie zadań i napisanie krótkiej rozprawki. O 14 maturzyści mogli przystąpić do zakresu rozszerzonego. Język polski to dopiero początek maturalnych zmagań. Już jutro absolwenci zmierzą się z królową nauk – matematyką. Sesja egzaminacyjna potrwa do 27 maja.